kontynuacja tego, co rozpoczęliśmy w ubiegłym roku. W tle za mną widać oddaną do użytku w ubiegłym roku galerię rzeźby kaszubskiej, znajdującą się w części wcześniej zaniedbanego parku przy ulicy tutaj, gdzie się znajdujemy, Dworcowej. Ponieważ wyszło to bardzo fajnie, decyzja zapadła, żeby kontynuować i zrewitalizować również pozostałą część parku, tą, w której w tej chwili się znajdujemy. Ta inwestycja praktycznie została już ukończona, zostały jeszcze ostatnie poprawki. Brakuje ławek, które tutaj też się znajdą, ale jest już nowe oświetlenie. Także cały park, można powiedzieć, zyskuje nową szatę i czekamy na wiosnę, bo wiosna spowoduje, kiedy ta czarna jeszcze ziemia się zazieleni, ukwieci. Jest to droga prowadząca bezpośrednio z dworca kolejowego, czyli bardzo sporo osób wjeżdżających do Helu będzie się cieszyło od razu na wejściu bardzo fajnym widokiem, otoczeniem. Ta inwestycja akurat w tej części była realizowana z budżetu gminy, kosztowała trochę ponad 120 tysięcy złotych. Galeria, przypomnę, w ubiegłym roku była realizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciele Helu we współpracy z gminą z dofinansowaniem z Północno-Kaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej i to kosztowało 150 tysięcy złotych.